Witam. Przedtem brakło miejsca na karcie pamięci. Chciałem pokazać te moje kolorowe. Tutaj jedno dosiadło. Dwa są tutaj w górze. I trzecia samica stara. I tak te moje kolorowe latają. Są czysto ukraińskie gołębie. Widzę na dawno, że dosiądą w miarę szybko. Ale ładne gołębie. Pokażę je na dachu. Siądą może. No, nie wiem, czy siądą. O braku przedtem karty pamięci. Teraz skasowałem kilka filmów. Może akurat się pomieści, żeby dosiadły, bo chciałem je pokazać, te gołębie. Jakie one latają. Fajne są gołębie. Nie ma im nic co do zarzucenia. Może dosiądą w miarę, bo idą na dół. Już chwilę polatały. No ale tutaj, jak mówiłem, brakło miejsca na karcie pamięci. I wyłączyło się nagrywanie. I te nieraz filmy są takie urwane. No, nieraz się nie przygotuje na takie długie nagrywanie. Albo nie wykasuje w międzyczasie filmu. I nieraz braknie miejsca na karcie pamięci. Może w miarę dosiądą te gołębie. No to je pokażę. Ale idą już, to nie wiem, czy wystarczy czasu. Ze 3 minuty jest może jeszcze nagranie. Ale to jest wszystko gołębie, które są z kolorowych. Tak te gołąbki latają. Były ładnie do góry, teraz obchodzą ładnie na dół. Także wszystko, powiedzmy, jest ok. Jeden jest taki z dwoma piórkami po ramce. Samica stara. Stara, roczna samica. Ona zawsze ładnie latała. Raz zginęła. Kiedyś mówiłem na którymś filmie, że ten gołąb zginął. Odzyskałem ją. No i teraz są po niej młode już. Dwie pary. I takie te gołąbki. Można powiedzieć, że są naprawdę przyzwoite. No idą ładnie, jadą na to. No dobrze, pokażemy je, jakie te gołąbki są. Jeden, ten co jest bardziej po prawej, taki po ramce. Ja chciałem to zrobić, żeby były na białych ogonach. No i są. Tutaj mamy samica pierwsza i dwa młode. I dwa młode. Obydwa na białych dziobach. Jest jeden. Tam poszło na kraj. Drugi to pewnie będzie samiczka. Pozdrawiam wszystkich. Jeżeli się podobało, kciuk do góry. Zapraszam na następne filmy. Do widzenia.